Wysoka Rado, otwieram 54. sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Witam radnych Rady Miejskiej, witam kierownictwo gminy Ropczyce z panem burmistrzem Bolesławem Bujakiem i zastępcą Markiem Misiurą. Witam dyrektorów, prezesów, sołtysów, przewodniczących osiedli. Witam wszystkich obecnych na sesji, w tym oglądających transmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Ropczycach. Wysoka Rado, zarządzam sprawdzenie kworum. Proszę radnych o potwierdzenie obecności. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady są prawomocne. Wysoka Rado, obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl przepisów rozporządzenia o ochronie danych, tak zwane RODO. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wysoka Rado, punkt dotyczy zmian porządku obrad. Wysoka Rado, proszę o przyjęcie zmiany do porządku obrad. Punkt 6, zmiana na sprawozdanie z działalności burmistrza i zmiana numeracji kolejnych punktów porządku na 7 i 8. Czy są inne wnioski w sprawie zmian do porządku obrad? Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uprzejmo proszę o zgodę na wycofanie z porządku obrad punktu 4.12 dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 miliony 550. To jest dla nas bardzo korzystne i proszę równocześnie w to miejsce o wprowadzenie, o zgodę na wprowadzenie projektu też w punkcie 4.12 dotyczącego prognozy finansowej gminy Ropczyce wieloletniej. I również proszę o zgodę na wprowadzenie do porządku obrad drugiego projektu pod punktem 4.13. Dotyczyłby regulacji regulaminu dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Proszę również o zgodę na dwie autopoprawki. Autopoprawka do projektu 4.8 dotyczy zobowiązań na przyszły rok w zakresie wydatków inwestycyjnych. I kolejna autopoprawka w punkcie 4.10 dotyczy zmian w budżecie, o czym w szczegółach powiedziałaby pani skarbnik w momencie procedowania. Bardzo proszę i dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkie te zmiany Wysoka Rada ma w sesji. Proszę o chwilę cierpliwości, bo jednak tam panie muszą nanieść informacje dla państwa, żebyście mieli państwo w sesji i zaraz będziemy kontynuować.
Wysoka Rado, nie widzę innych zgłoszeń. Wysoka Rado, zarządzam łączne głosowanie w sprawie wniosków o zmianę do porządku obrad. To jest punkt 6, zmiana na sprawozdanie z działalności burmistrza i zmiana numeracji kolejnych punktów porządku na 7 i 8. Wycofanie punktu 4.12 dotyczył zaciągnięcia kredytu długoterminowego i wprowadzenie. Punkt 4.12, uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce na 2022 do 2032 z projektem uchwały. 4.13, uchwała zmieniająca uchwałę numer 24 przez 232 przez 20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzinę doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ropczyce z projektem uchwały i autopoprawka 4.8. Projekt dotyczy zobowiązań na 2023 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych w punkcie 4.10. Projekt dotyczy zmian w budżecie. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę, głosujemy. Jest aktywne głosowanie. Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Zmiana do porządku obrad dzisiejszej sesji została wprowadzona. Zamykam ten punkt porządku obrad. Wysoka Rado, otwieram następny, trzeci punkt porządku obrad. Czy są uwagi do protokołu z 53. sesji Rady Miejskiej w Ropczycach? Czy są uwagi do protokołu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z 53. sesji Rady Miejskiej w Ropczycach. Bardzo proszę, głosujemy. Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Protokół został przyjęty. Zamykam ten punkt porządku obrad. Otwieram punkt 4 porządku obrad. Otwieram punkt porządku obrad, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał. W tej chwili proszę o opinię komisji odnośnie dotacji na zabytki. To jest projekt 4.1 i 4.2. Jako pierwsza komisja rewizyjna przewodniczący Stanisław Marć. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 października wydała pozytywne opinie o przyznaniu dotacji po 30 tysięcy za odnowę zabytków w kościołach. To jest Ropczyce Organy, Lubzina, Wieża Kościoła. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I kolejna komisja. I proszę przewodniczącego. Komisja do spraw oświaty, kultury i sportu. Przewodniczący Dariusz Mormol. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 27 października wydała pozytywne opinie na temat wniosków i projektów uchwał dotyczących przyznania dotacji na odnowę zabytków. To jest Kościół Przemienienia Pańskiego Ropczyca, projekt 4.1, odnowa organów, Kościół Świętego Mikołaja Biskupa, Lubzina, odnowa wieży, dotacje po 30 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za opinię komisji. I proszę o przedstawienie projektu uchwały 4.1, pan kierownik Józef Krzyk. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji celowej w wysokości 30 tysięcy dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Ropczycach na prace konserwatorskie i restauratorskie służące zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji oraz odtworzeniu części składowych zabytku, to jest instrumentu organowego znajdującego się w kościele parafialnym parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Ropczycach wpisanego do rejestru zabytków pod numer B304. Istnienie wpisu do rejestru zabytków pozwala na przyznanie dotacji przez gminę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos?
Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się w Robczycach. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ogłaszamy wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4.2 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie. Projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji celowej w wysokości 30 tysięcy dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Lubzinie na prace konserwatorskie i restauratorskie służące zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji oraz odtworzeniu części składowych zabytku, to jest wieży kościoła w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Lubzinie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A214. Dziękuję bardzo. Opinia komisji była już. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się w Lubzinie. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za tą uchwałę, za tą dotację. Dziękuję również Wysokiej Radzie. Bardzo, bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Teraz proszę o opinię komisji o projektach uchwał podatkowych od 4.3 do 4.6. Jako pierwsza Komisja do Spraw Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego, przewodniczący Zenon Harhut. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja do Spraw Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego pracowała na posiedzeniu w dniu 26 października. Komisja wyraziła opinię o czterech projektach uchwał dotyczących podatków lokalnych w drodze głosowania. Opinie te są pozytywne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I kolejna komisja, komisja rewizyjna i przewodniczący pan Stanisław Marć. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna w głosowaniu wydała opinię pozytywną dotyczące projektów uchwał 4.3 do 4.6 w sprawach wysokości podatków lokalnych na 2023 rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I jeszcze Komisja Rolnictwa i Ochrony Przeciwpowodziowej, pan Przewodniczący Bogdan Madeja. Bardzo proszę. Witam, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego obradowała 27 października i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał przedłożone na 54. sesji Rady Miejskiej sprawa. Określenie wysokości stałej podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2023, projekt 4.3. Określenie wysokości stałej podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2023, projekt 4.4. Obniżenie średniej ceny skupu żyta będącym podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, projekt 4.5 i obniżenie średniej ceny skupu sprzedaży drewna będącą podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023, projekt 4.6. Wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. I przechodzimy do projektu uchwały, projekt 4.3. Proszę o przedstawienie projektu uchwały, kierownik Bogumił Wójciak, proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały Rady Miejskiej w Robczycach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2023. Stawki podatku, tak jak już rozmawialiśmy, wzrosły o 7,8% w stosunku do roku obecnego. Jeżeli będą jakieś pytania, to udzielę odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2023. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Ogłaszam wynik głosowania. Za 17, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4-4 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wróbrzycach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok podatkowy 2023. Tutaj, szanowni państwo, w wstępie prawnym należy dopisać sobie dzień opublikowania obwieszczenia ministra finansów i funduszy polityki regionalnej, jest to 12 października, oraz numer dziennika 1001. Stawki podatku od środków transportu zwiększyły się o 5% w stosunku do roku bieżącego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na rok podatkowy 2023. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ogłaszam wynik głosowania. Za 18, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4-5 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wróbrzycach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Cena z komunikatu prezesa GUS podstawa do ustalenia tego podatku na maksymalna wynosi 74,05, uchwalana przez naszą Radę 58 zł za kwintal jako podstawa do ustalenia podatku rolnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonego przez prezesa GUS za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ogłaszam wynik głosowania. Za 17, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4-6 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wróbrzycach w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleciństwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023. Kwota przedstawiona przez prezesa GUS to jako stawka maksymalna to 323,18, uchwalana przez Radę 250 jako podstawa od ustalenia podatku rolnego, leśnego, przepraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, będącego podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ogłaszam wynik głosowania. Za 17, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Teraz proszę o opinię Komisji Rewizyjnej o projektach budżetowych. I tutaj proszę przewodniczącego pana Stanisława Marcia. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał w sprawach budżetowo-finansowych wynikające z porządku obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za opinię i przechodzimy do kolejnego punktu 4.7. Proszę o przedstawienie projektu uchwały pani Beata Malec, skarbnik. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2023 rok stanowi o zabezpieczeniu kwoty 5 260 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Przemysłowej w Wróbrzycach. Źródłem pokrycia zobowiązania w 2023 roku będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 997 000 zł oraz dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych w kwocie
263 tysiące złotych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2023 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwotę ustalone w budżecie na 2022 rok. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Kazimierz. Dziękuję. Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4.8 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie. Projekt dotyczy również zaciągnięcia zobowiązania w 2022 roku na 2023 w łącznej kwocie 714 514 zł. Jest to kwota po zastosowanej autopoprawce, którą Państwo dostali przedstawioną. W ramach 714 514 zł będą finansowane dwa zadania. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Robczyce w kwocie 644 650 zł oraz projektowanie i budowa wodociągu w Niedźwiadzie Górnej w kwocie 69 864 zł. Z pierwotnego projektu uchwały został wycofany zapis dotyczący zadania inwestycyjnego projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego w małej kwocie 680 tysięcy złotych. Źródłem pokrycia zobowiązań, tutaj proszę sobie w załączonej poprawce poprawić, gdyż nie zastosowałam, nie poprawiłam kwoty, kwota źródła finansowania zobowiązań widnieje jeszcze z pierwotnego projektu. Powinna być kwota 714 514 zł w 2023 roku, która jest pokryta z dochodu własnych gminy Robczyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2023 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie na 2022 rok. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4.9 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie. 4.9 dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w 2022 roku na 2023 jako wydatki bieżące w kwocie 33 372 zł 36 groszy na wydatki dotyczące opieki autorskiej nad programem użytkowanym w Urzędzie Miejskim Robczyce, tak zwanym Proton. Źródłem pokrycia w poszczególnych latach 2023, 2024 i 2025 będą dochody własne gminy zgodnie z wymienionym paragrafem numer 2 w załączonym projekcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2023 rok w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie na 2022 rok. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4.10 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie. Projekt dotyczy zmian w budżecie gminy Robczyce na 2022 rok. Łącznie z przedstawioną autopoprawką zwiększa się dochody budżetu w kwocie 8 676 134 zł i 57 groszy. Na dochody mają wpływ poszczególne kwoty, a mianowicie 25 tysięcy złotych jako środki z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup agregatu prądotwórczego dla jednostek OSP. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2 888 418 złotych 57 groszy oraz dodatkowe uzupełnienie subwencji ogólnej jako środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 3 341 336 zł. Kwota 2 416 380 groszy jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID
w ramach rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Są to środki nowe, na nowe zadania, które realizowane będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kwota 5000 zł jako darowizna od rodziców, która zostanie przeznaczona na zadania dotyczące placówek oświatowych. Te wszystkie kwoty dochodów wpływają na zwiększenie wydatków w kwocie 4 126 134 zł i 57 groszy zgodnie z załącznikiem, zgodnie z tabelą numer 2 macie Państwo rozpisane poszczególne zadania według klasyfikacji. Z pozostałej kwoty 4 550 000 zł dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2022 roku. Łącznie ze zmniejszeniem przychodów poszczególne pozycje dotyczące zapisów źródeł finansowania rozchodów, źródeł finansowania planowanego deficytu macie Państwo rozpisane w poszczególnych paragrafach dotyczących projektu uchwały. Jednocześnie poprzez zmniejszenie przychodów w kwocie 4 550 000 zł zmniejsza się limit również zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2022 rok. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4.11 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie. Projekt dotyczy zmian w budżecie na 2022 rok. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 139 788 zł 40 groszy. Zwiększa się wydatki jako wydatki majątkowe na dwóch zadaniach. Budowa sieci wodociągowej w łączkach kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozówce etap 2 w kwocie 92 433 zł 70 groszy oraz na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka kwota 47 355 zł. Jako źródło finansowania zwiększonych wydatków wprowadza się planowany deficyt, który zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z tytułu uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe z 2021 roku w kwocie 139 788 zł i 70 groszy. Również w projekcie uchwały dokonuje się przeniesienia kwoty 58 385 zł i 17 groszy. Na przesunięcia mam przede wszystkim są tutaj dokonane zadania, które realizowane są przez Miejską Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe i jednocześnie przesunięcia paragrafów w związku z wnioskami o zmianie przedsięwzięć, jakie zostały złożone przez fundusze sołeckie. Także na wniosek sołectwa Gnojnica Wola została zmniejszona realizacja przedsięwzięcia promocja sołectwa Gnojnica Wola w kwocie 1786 zł 77 groszy i wprowadzona ta kwota została na realizację nowego przedsięwzięcia zakup naczyń dla uczniów i dzieci przy szkole podstawowej w Gnojnicy Woli na kwotę 1786 zł 77 groszy. Również na wniosek sołectwa Lubzina zmniejsza się realizacja przedsięwzięcia zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina o kwotę 5766 zł 40 groszy, a wprowadza się tą kwotę na realizację nowego przedsięwzięcia zakup korytek i kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina. Także tabela numer 6 przedstawia Państwu zmienione poszczególne przedsięwzięcia, które realizowane są przez te sołectwa. Jednocześnie w projekcie uchwały w związku ze zmianą rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zmienia się również klasyfikację dochodów, wydatków związanych z zadaniami, które realizujemy w ramach, które jest wyszczególnione są zadania w ramach tabeli numer 4 i tabeli numer 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos?
Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2022 rok. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Arkadiusz Kutkowski. Dziękuję. Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały to 412. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Projekt dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce na lata 2022-2032. Zgodnie z zapisami przepisu ustawy o finansach publicznych w samorządzie gminnych, wszelkie zmiany dotyczące dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów znajdują się w załączniku numer 1 od ostatniej sesji plus zarządzenia burmistrza. Załącznik numer 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich nie ulega zmianie. Wszelkie zawarte w cyfrowe zmiany zawarte są w załączniku numer 3 w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce na lata 2022-2032. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4.13 to kolejny projekt uchwały. Na wstępie proszę opinię Komisji do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu, przewodniczący Dariusz Mormol. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 27 października bieżącego roku wydała pozytywną opinię na temat projektu 4.14 w nowym porządku 4.13 dotyczącego projektu uchwały zmieniającego własną uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, czyli chodzi tutaj o szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ropczyce. Bardzo dziękuję. Dziękuję i proszę o przedstawienie projektu uchwały pan dyrektor Adam Pareś. Projekt uchwały we wskazanym regulaminie wprowadza następujące zmiany z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 roku. Pierwsza zmiana dotyczy wprowadzenia obok funkcji opiekuna stażu funkcji mentora oraz określenia wysokości dodatku za pełnienie tej funkcji na kwotę 100 zł miesięcznie za jednego nauczyciela początkującego. Zadaniem mentora jest udzielanie wsparcia nauczycielom odbywającym przygotowanie do zawodu i zastąpi on dotychczasowego opiekuna stażu. Jest to konsekwencja zmian wprowadzonych w ustawie Karta Nauczyciela w zakresie systemu awansu zawodowego nauczycieli. Jednocześnie do dnia 31 sierpnia 2027 roku zachowano uprawnienia do dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, który w okresie przejściowym będzie pełnić funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela objętego dotychczasowym systemem awansu zawodowego. Ponieważ funkcje mentora i opiekuna stażu są porównywalne, proponuje się, aby wysokość stawki dodatku funkcyjnego mentora wyniosła tyle samo, co określono dla opiekuna stażu, to jest 100 zł miesięcznie za jednego nauczyciela początkującego. Proponowana zmiana ma charakter dostosowujący regulamin do obowiązujących przepisów i nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla gminy. Druga zmiana dotyczy zwiększenia widełek w zakresie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu przez organ prowadzący. Obecnie zakres ten wynosi od 2000 do 3000 zł, a po zmianie zostanie on określony na kwotę od 1000 zł do 4000 zł. Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem możliwości różnicowania wysokości nagród przez organ prowadzący w zależności m.in. od rozmiaru danej placówki oświatowej, to jest liczby uczniów, bądź przyznania nagród większej liczbie osób, lecz w mniejszej wysokości. Projekt uchwały został uzgodniony ze Związkiem Zawodowym zrzeszającym nauczycieli na terenie gminy Ropczyce, który nie wniósł żadnych uwag czy zastrzeżeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę własną nr 24/232/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzinę doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ropczyce. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ogłaszam wynik głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 4 porządku obrad. Otwieram punkt 5 porządku obrad. Wysoka Rado, otwieram punkt dotyczący informacji z analizy oświadczeń majątkowych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, podmiot dokonujący analizy oświadczeń przedstawia Radzie do 30 października informację dotyczącą terminowości lub niezłożenia oświadczenia, stwierdzonych nieprawidłowości i ich opis o podjętych działaniach w przypadku nieprawidłowości. W sesji Wysoka Rada ma przekazane informacje z dwóch urzędów skarbowych, od wojewody, od burmistrza Ropczyc, od przewodniczącego rady. Z treści tych informacji wynika, że co do zasady oświadczenia były składane prawidłowo. Zastrzeżenia na etapie analizy. Ogółem w 6 przypadkach zgłosił Urząd Skarbowy w Ropczycach. Sprawy zostały wyjaśnione. Zamykam ten punkt porządku obrad. Otwieram punkt 6 porządku obrad dotyczący sprawozdania z działalności pana burmistrza. Proszę pana burmistrza o złożenie sprawozdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Przewodniczący Osiedli Sołtysi, Szanowne Kierownictwo Gminy. Chciałbym w kilku zdaniach poinformować o najważniejszych, najistotniejszych kwestiach, które dotyczą funkcjonowania całego samorządu naszego miasta i gminy Ropczyce od ostatniej sesji, czy trochę nawet może szerzej, od przedostatniej. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za podjęcie decyzji tak ważnej na tym etapie roku dotyczącej ustalenia wysokości podatków lokalnych na przyszły rok. Wysoka Rado i Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ropczyce, podnieśliśmy nasze podatki, zdecydowaliśmy o podniesieniu naszych lokalnych podatków na przyszły rok o 8%. To jest podwyżka jednocyfrowa w kwocie realnych uzysków otrzymamy więcej o 1 400 000 zł. To jest racjonalna, konieczna po prostu podwyżka lokalnych podatków po to, aby nasza infrastruktura, przede wszystkim społeczna, mogła funkcjonować na dotychczasowym poziomie. Mówiąc na przykład o infrastrukturze społecznej, mam na myśli naszą całą bazę oświatową w sensie kadrowym i w sensie też utrzymania infrastruktury technicznej. W naszych żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej uczy się, wychowuje 4000 dzieci, bez mała 4000 dzieci. Mamy kadrę kierowniczą, która się nimi opiekuje, nauczyciele, opiekunowie, administracja techniczna w granicach 680 etatów, z tego ponad 200 etatów jest na najniższych poborach, a ustalone dla nich podwyżki rządowe to kwota, to procent bez mała 18%. Otrzymaliśmy zwiększoną na przyszły rok informację o subwencji rządowej na utrzymanie tej całej grupy zawodowej, oświatowej o 5 milionów złotych w sytuacji, kiedy wyliczenia dotyczące kosztów utrzymania naszej oświaty na tym poziomie, który mamy do tej pory, będzie większy od bieżącego roku o 10 milionów złotych. Zatem Wysoka Rado, zatem Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy jako podatnicy, kwota ustalonego wyższa podatku o 8% pozwoli nam tylko w 1/3 zabezpieczyć różnicę pomiędzy otrzymaną subwencją rządową na zwiększone wydatki w oświacie w przyszłym roku o 1/3, czyli ten stosunek 5 milionów do 10, dodajemy 1 400 000, a pozostałe kwoty musimy ograniczyć inwestycje, żeby zabezpieczyć ten dotychczasowy poziom. Może enigmatycznie, może niedokładnie dałem jedno z porównań.
ale jest bardzo wiele innych argumentów, które zdecydowały o tym, że na komisjach Rady przez dwa dni dyskutowaliśmy o wysokości naszych lokalnych podatków. Również informowaliśmy o tym mieszkańców na naszych zebraniach środowiskowych, te, które się odbywały do tej pory. No i informując, że przy inflacji, która najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie na tym samym poziomie, co w tym roku, czyli realna w granicach 24-25% wedle tego koszyka dóbr codziennych, a ta GUS-owska w granicach 18%, to wzrost kosztów podatków jest 1/3, jest 1/3 tej realnej inflacji. Zdajemy sobie sprawę, że to i tak w tych warunkach jest duże obciążenie dla podatników, dla naszych mieszkańców. Niemniej jednak uważamy, że ten wzrost jest nieunikniony, aby nie ograniczać dostępu do tej infrastruktury, przede wszystkim oświatowej, przede wszystkim kulturalnej, żeby nie musieliśmy w przyszłym roku również wyłączać oświetlenia ulicznego, ograniczać odśnieżanie dróg, utrzymywać miasto w nieczystości czy zaniedbywać odbiór nieczystości stałej. To są decyzje trudne dotyczące zawsze podnoszenia podatków, niemniej jednak wypracowujemy ją taką decyzję w ramach konsensusu i dzisiejsze głosowanie Wysoka Rado świadczy o tym, że ta propozycja 8% przyjęta przez Wysoką Radę była racjonalna i absolutnie konieczna. Wysoka Rado, chciałbym też na początku przypomnieć, że przed nami za kilka dni, 11 listopada, Święto Narodowe. Otrzymaliście Państwo dzisiaj zaproszenie. Bardzo proszę o udział w tym święcie na miarę Waszych możliwości i czasu. To jest jedno z dwóch najważniejszych naszych świąt narodowych, w której jako samorząd przede wszystkim pokazujemy naszej młodzieży postawą, naszą obecnością, podkreśleniem akcentów patriotycznych, narodowych w różny sposób. Potrzebę dbałości o to, abyśmy wszyscy pamiętali, że jesteśmy synami jednej wielkiej ojczyzny, która się nazywa Polska i abyśmy pamiętali o tym, że zawdzięczamy naszą niepodległość, naszą niezależność naszym przodkom i to jest ten powód świętowania 11 listopada. Więc raz jeszcze bardzo proszę o wspólny udział w tym święcie. Wysoka Rado, chciałbym poinformować, że ustawa dotycząca dystrybucji węgla przez gminy została przyjęta przez Sejm i Senat. Najprawdopodobniej dzisiaj Prezydent Rzeczypospolitej ją podpisał i chyba pierwszy dzień po świętach zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zatem my, Samorząd Miasta i Gminy Rubczyce, deklarujemy przystąpienia do realizacji tej ustawy. Będziemy organizować dystrybucję i sprzedaż tego węgla poprzez Urząd Miejski. Nie obciążamy tym już zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego powodu, że Ośrodek Pomocy Społecznej został obciążony dodatkami osłonowymi do węgla, również dodatkami osłonowymi energetycznymi i wszystkie inne czynności, które wykonywał do tej pory, więc uznajemy, że przejmiemy ten obowiązek rzeczywiście na nas. Gdyby Wysoka Rado, oczywiście poczyniliśmy już różne działania organizacyjne, aby uświadomić sobie skalę różnych problemów i dokumentacji jakby proceduralnej. Również mamy zdanie naszych wspólnych kontrahentów, którzy byliby tymi dystrybutorami końcowymi do mieszkańców zainteresowanych kupnem węgla poprzez gminę. To myślę, że po prostu poradzimy sobie z tym problemem, aczkolwiek no, nie znamy jeszcze skali zapotrzebowania, no, próbujemy ocenić, zorientować się, jaka jest potrzeba ilości sprowadzenia właśnie tego węgla, jakby to powiedzieć, rządowego. Informuję, że będziemy czynić wszystko, aby jak najsprawniej nasi mieszkańcy miasta i gminy mogli kupić ten rządowy węgiel, jeżeli tylko będą wyrażali taką wolę poprzez złożenie stosownego wniosku. Nie możemy zapewnić, że to postępowanie będzie bardzo proste. Tak byśmy chcieli, tak będziemy czynić, ufając we wszystkie oświadczenia i starając się nie gromadzić po stronie przyszłych kupujących niezbędnych, niepotrzebnych dokumentów. No, niemniej jednak będziemy się uczyć wspólnie. To jest pierwsza od wielu, wielu lat reglamentacja towaru.
co prawda, no ważnego towaru strategicznego, ale nigdy nie było to naszym doświadczeniem samorządu gminnego, więc wspólnie będziemy próbowali sobie z tym problemem, który nam przerzucił Sejm, poradzić. Tak dla wiadomości państwa radnych informuję, że koordynatorem w Urzędzie Miejskim spraw związanych z całą procedurą składania wniosków, uzyskiwania informacji, zgody, weryfikacji tych wniosków będzie sekretarz miasta i gminy Wiesław Maziarz i jest zespół współpracowników, którzy będą pracowali z naszymi mieszkańcami, aby końcowo mogli u naszych trzech dealerów zajmujących się dotychczas sprzedażą przez wiele lat węgla, żeby ten węgiel można było kupić, to będą oczywiście lokalizacje na ulicy Mickiewicza i na Czekaju. Tyle, jeżeli chodzi o taką bardzo ogólną informację. Jeżeli ktoś z radnych chciałby później o coś zapytać w tym względzie, to na miarę możliwości, wiedzy, którą posiadamy, będę starał się przekazać. Szanowni Państwo, no też dodam, że w konsekwencji podjętych przed chwilą przez Wysoką Radę decyzji podatkowych będzie jakby zamknięcie naszych dochodów, czyli pani skarbnik ma już teraz pełną informację o naszych przyszłorocznych dochodach i będziemy mogli przygotowywać stronę wydatkową, tak by projekt budżetu gminy na przyszły rok był gotowy do przedłożenia Wysokiej Radzie 15 listopada i oczywiście Regionalnej Izby Obrachunkowej. To jest termin zawity dla wszystkich samorządów i ten termin będzie dotrzymany. Nie ukrywam, że skala trudności w przygotowaniu tej drugiej strony wydatkowej jest niezwykle duża. W sytuacji, gdy chcemy zbilansować wszystkie dochody, równają się wszystkim wydatkom obligatoryjnym, takim wydatkom niemajątkowym. W tym projekcie budżetu będą zapisane tylko te wydatki majątkowe, które zaproponujemy już w deficyt. Czyli na dziś wstępnie mogę powiedzieć, że by utrzymać ten poziom funkcji wszystkich dziedzin samorządu na dotychczasowym poziomie, to wszystkie nasze dochody, które są już określone, wystarczą nam tylko na tyle. Nie ma mowy o tym, abyśmy rozważali z własnych środków rozwijać infrastrukturę techniczną, czy nawet społeczną naszego miasta. To jest naprawdę rok, w którym musimy wszyscy przyjąć do wiadomości, że kryzys się rozpoczął naprawdę, że musimy już no, po prostu ograniczać się z wieloma wydatkami i oszczędzać. Nie tylko zgodnie z ustawą musimy opisać i złożyć sprawozdanie o oszczędności energii, wszelkiej energii w wysokości minimum 10%, ale też musimy oszczędzać z powodów po prostu budżetowych. Jeżeli będziemy uzyskiwać skądś różne dotacje, mam wielką nadzieję, że ze środków Unii Europejskiej, że popłyną jednak w przyszłym roku środki na rozwój naszych gmin, to udział własny do takich przedsięwzięć będzie musiał być kredytowany w sytuacji tak bardzo wysokich odsetek, które są również bardzo dużym obciążeniem dla naszej gminy. Mamy średnie zadłużenie, jak w grupie naszych podobnych miast i gmin, a to obciążenie odsetkami rok do roku jest prawie 3-4-krotnie wyższe. To jest ten czynnik, który będzie powodował, że niechętnie będziemy zaciągali pożyczki, a dzisiaj bardzo się cieszę, że mogłem na początku sesji wycofać projekt, który dotyczył tegorocznego zadłużenia. Wycofać dzięki temu, że po ocenie przez Ministerstwo Finansów naszych dochodów okazało się, że z tej subwencji ogólnej algorytm nas nie doszacował i w wyniku tych wyliczeń uzupełniono nam dochody subwencji ogólnej o kwotę 3 341 tysięcy. Dzięki czemu możemy zrezygnować z pożyczki na likwidację jakby deficytu tegorocznego, jak również być może ograniczyć pożyczkę na spłatę tegorocznych rat i kredytów, które przynależą w ramach przychodów i rozchodów. Wysoka Rado, kilka zdań o inwestycjach rozwojowych, które w tym roku sporośmy zrobili i sporo jeszcze wykonujemy. Gdy chciałbym kilka zdań powiedzieć o infrastrukturze technicznej, drogowej, to akurat rzutem na metę udaje się nam przed 1 listopada
jakby dokończyć tą najważniejszą, najgrubszą robotę, jaką jest asfaltowanie, układanie chodników i oczywiście wymiana pełnej infrastruktury w Śródmieściu na ulicach Króla Kazimierza Wielkiego i Krakowskiej. Oczywiście jeszcze kilka dni będą te trwałe prace końcowe, znaki poziome, pionowe, wykańczanie chodników, ale generalnie ta praca jest już za nami. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję naszemu referatowi dróg na czele z kierownikiem panem Bębnem, ale w szczególny sposób chciałbym podziękować przy Wysokiej Radzie panu inżynierowi Andrzejowi Kaszubie, który codziennie tam wraz z kierownikiem budowy pilnuje, aby jakość tej infrastruktury była na oczekiwanym poziomie i aby udało się nam w terminie skutecznie to zadanie zrealizować. Przypomnę również, że byliśmy na poprzedniej sesji na wizji lokalnej innej, drugiej bardzo kosztownej i ważnej inwestycji drogowej, jaką była ulica Brzozowa, zakończona. I też pragnę poinformować, że za kilka dni będzie protokolarne oddanie do użytkowania chodnika w Łączkach przy drodze wojewódzkiej. Chodnika, który współfinansowaliśmy z samorządem województwa, z panem marszałkiem. Oczywiście nie 50-50, bo gmina wykonała projekt techniczny na kwotę 30 tysięcy i gmina wyłożyła 350 tysięcy złotych przy kwocie 250 tysięcy złotych ze strony marszałka, ale w odwrotnej jakby proporcji 14 do 28 dokończyliśmy brakujący 50-metrowy odcinek do mostu i możemy powiedzieć, że całość drogi wojewódzkiej 986 na odcinku miasta i gminy Ropczyce jest wykonany i no, nasi mieszkańcy mogą czuć się trochę bezpieczniej przy tym bardzo dużym natężeniu ruchu. To natężenie ruchu na tym odcinku Okonin, Łączki Kucharskie jest w granicach kilkunastu tysięcy pojazdów na dobę, w szczególności w zbliżający się weekend, piątek, sobota, niedziela. No i pewnie tak będzie do czasu, aż kiedyś uda się przesunąć zjazd z autostrady albo na Borek Wielki i połączyć z drogą krajową, albo być może na zapowiadany tak dość propagandowo zjazd w Ostrowie. Powiem propagandowo, bo ostatnio miałem okazję zobaczyć i w środkach masowego przekazu, jak również i w telewizji rzeszowskiej, wizytację pana marszałka Władysława Ortyla i naszych no, najważniejszych dostojników partii rządzącej na czele z posłami, senatorami, z zapowiedzią wykonania tego zjazdu z autostrady w gminie Ostrów w 2027 roku. No i ja twierdzę, że to są gruszki na wierzbie. Dla mnie to oświadczenie jest absolutnie niewiarygodne. Tak niewiarygodne oświadczenie marszałka, jak jego oświadczenie 6 lat temu, tu w Ropczycach, 7 lat temu, przepraszam, to już 8 lat temu, w motelu Super 6, gdzie deklarował i obiecywał, że jeżeli tylko będzie dalej wygrana w wyborach parlamentarnych i Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, to jako marszałek zapewnia, że na pewno Generalna Dyrekcja wybuduje drogę łącznik pomiędzy wybudowanym już zjazdem autostrady w Borku Wielkim, a drogą krajową. I do tej pory to się nie ziściło, a projekty, które zostały przygotowane, najprawdopodobniej będą leżakowały do czasu, aż ktoś je odkurzy i uruchomi etapami budowę tego odcinka. Zmarnowane zostało również 19 milionów złotych, które Unia Europejska przeznaczyła na pierwszy etap tej budowy. I do tej budowy kiedyś będzie musiało dojść. Dzisiaj po 2 latach deklaracji, że przygotowujemy projekt zjazdu z autostrady dalej, pragnę poinformować Wysoką Radę, Generalna Dyrekcja nie wydała warunków do projektowania. To, o czym na konferencji mówił marszałek z posłami i senatorami PiS-u, to mówił tylko o tym, że zleciliśmy w przetargu opracowanie studium, opracowanie koncepcji. Dopiero po opracowaniu tych dokumentów Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad podejmie decyzję o wydaniu warunków, czy wyda warunki do projektowania. Następnie projekt techniczny, całe postępowanie w przypadku odwołań do zakończenia i dopiero ewentualnie pozyskanie środków państwowych lub europejskich, przetargi i realizacja. Gdyby nawet to wszystko udało się realizować, to według mnie rok 27 jest przedwczesny w tej deklaracji. Ale ten zjazd, który będzie kosztował około 80 milionów, jest gotowy i wybudowany za pieniądze publiczne, jest w Borku Wielkim, wystarczy drogę dobudować. Co prawda starosta na ostatniej sesji mówił o tym, że
taka droga łącznik 4-kilometrowy będzie kosztowała około 100 milionów złotych. Nie przeczę, ale uważam, że jest to do etapami do realizacji przy pomocy środków europejskich. Ostatnie informacje przekazywane o możliwościach realizacji i wykorzystania środków europejskich, które nam przynależą z KPO, oznaczałoby, że każdy powiat, gdyby rząd zechciał otrzymać tą dotację, która nam przysługuje jako Polsce ze środków Krajowego Planu Odbudowy, wystarczyłoby dla każdego powiatu po 500 milionów złotych. 500 milionów złotych, powtarzam, czyli moglibyśmy takie łączniki wybudować 4 czy 5, nawet gdyby one kosztowały po 100 milionów złotych. Zatem apeluję z tego po prostu miejsca do pana starosty, raczej wróćmy do tych projektów, które pan starosta wykonywał, o których mówił na sesji, że nie powiat zaniepłacił, tylko gminy. To ja przypomnę, Wysoka Rado, że czując, że tak się to może skończyć, jeżeli nieprofesjonalny, nieprzygotowany do tego urząd bierze się za przygotowanie tak ważnej dokumentacji, dlatego nieprzygotowany, nie dlatego, żebym miał jakiekolwiek uwagi do wartości merytorycznej pracowników Wydziału Dróg, nie, ale to jest prawie zapisane, że droga, która łączy dwie drogi krajowe, ma być przygotowywana projektowo i wykonywana przez Generalną Dyrekcję Dróg. Co najwyżej możemy zejść poziom niżej, czyli przez Samorząd Wojewódzki, a więc przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Scedowanie tego na powiat i przyjęcie tego zadania przez powiat było pewną nieodpowiedzialnością, ale przez 6 lat starosta i pan marszałek zarzekali się, że absolutnie jest to do wykonania i do przygotowania przez samorząd powiatowy. Okazało się, Wysoka Rado, inaczej. Na szczęście my nie wyłożyliśmy żadnych środków finansowych na tą dokumentację, która być może będzie zmarnowana, jeżeli nie wrócimy do tej dokumentacji i do budowy tej drogi. Problem w tym dla nas, dla mnie osobiście też, że gdyby w tym jednak 27 roku, a nawet w 2029 zjazd w Ostrowie był wykonany, to natężenie ruchu w Robczycach na ulicy 3 Maja i ulicy Kolejowej przez Czekaj będzie w granicach 25 tysięcy pojazdów na dobę, czyli trzykrotnie więcej niż dziś, i ta droga musiałaby być zmodernizowana absolutnie na całej długości. A na dzisiaj mamy tylko projekt techniczny przebudowy wiaduktu i mostu, na które z budżetu państwa, z Nowego Ładu, pan marszałek otrzymał kwotę chyba 36 milionów złotych, ogłosił przetarg, gdy okazało się, że to przedsięwzięcie w ofertach złożonych wykonawców jest znacznie droższe, unieważnił przetarg na obydwa zadania. Apeluję z tego miejsca do jednak radnego wojewódzkiego, aby podniósł z powrotem temat na sesji wojewódzkiej, apelując do jednak przywrócenia tej umowy i realizacji choćby etapami tych zadań, gdyż brak realizacji wiaduktu oczekiwanego i o który dopominaliśmy się i my jako Rada Miejska i przede wszystkim Cukrownia Robczyce w najbliższych 2 latach może spowodować całkowite zamknięcie cukrowni, jedynej cukrowni, do której dowożone są buraki przez ten wiadukt i przez ten most dużymi tonażami w granicach 30 paru ton. Być może właściciel czeka na taką okazję, żeby tą cukrownię, jeśli chodzi o zakład przetwórstwa, po prostu zamknąć. To jest olbrzymie zagrożenie dla całego województwa podkarpackiego, gdyż cukrownia Robczyce jest jedyną cukrownią przetwarzającą buraki na cukier w naszym województwie, jak również zabezpiecza takie potrzeby pod obszary województwa świętokrzyskiego. Wysoka Rado, jeżeli chodzi o informacje dotyczące inwestycji rozwojowych naszej gminy z zakresu infrastruktury liniowej, to chciałbym zaznaczyć, że kilka tych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych realizujemy. To są kosztowne inwestycje, które udaje się realizować w większości przy pomocy znaczącego wsparcia rządowego. I tutaj mogę poinformować, że w zasadzie zakończyliśmy budowę wodociągów części łączek za kwotę ponad 2,5 miliona złotych. Tutaj dotacja w granicach 70% pochodzi ze środków europejskich, reszta to nasze środki. Oraz ze środków rządowych zakończyliśmy budowę wodociągu wzdłuż ulicy Króla Jana III Sobieskiego, inaczej na Kopiec. Te 2 zadania są całkowicie zakończone. 4 inne
inwestycje dotyczące budowy kanalizacji i wodociągów realizujemy. W tym roku to bardzo duży nakład finansowy i przede wszystkim nakład pracy i nadzoru. Chciałbym za tą pracę, za to zaangażowanie i odpowiedzialność bardzo serdecznie podziękować Referatowi Rozwoju Gospodarczego na czele z panią kierownik Kasią Kozydar, ale też w szczególności dziękuję z tego miejsca panu inżynierowi Andrzejowi Pankowi, bo on tak jak i przy drogach inżynier Kaszuba ma pełne uprawnienia inspektora nadzoru i również tutaj pan inżynier Andrzej Panek jest taką jedyną osobą, która nam to zabezpiecza. Z pewnością w tym roku bardzo przepracowaną. Chciałbym, żeby był przepracowaną osobą również w przyszłym roku, ale na dzień dzisiejszy nie mogę tego powiedzieć, bo no wszyscy oczekujemy na te środki europejskie, jeśli już nie z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy, to przynajmniej z nowej perspektywy finansowej czeka nas inwestycja gotowa na dziś z pozwoleniem budowy wodociągu od Okonina do Łączek Kucharskich do naszej szkoły w Niedźwiadzie Dolnej i do spięcia z wodociągiem w Niedźwiadzie Dolnej. I czeka nas też projektowanie wodociągu od tego miejsca, gdy nim dojdziemy, do Małej pod stadion, żeby spiąć z wodociągiem w Małej. Dopiero wtedy moglibyśmy powiedzieć, że generalnie woda miejska, woda pewna, woda dobra jest dostarczana do każdej naszej miejscowości pod warunkiem oczywiście, że te problemy techniczne, by tą wodę przesyłać na tak dalekie odległości do wszystkich naszych potrzebujących mieszkańców, będzie w stanie prowadzić PUK, gdyż mówię to w kontekście decyzji Polskich Wód, która zapadła kilka dni temu, o braku zgody na podwyżkę cen wody i kanalizacji. To oznacza dobrą informację dla odbiorców wody i kanalizacji, wody miejskiej i odbioru tych nieczystości ciekłych, ale bardzo trudną decyzję dla zarządu, dla pana prezesa PUK-u, no gdyż oczywiście koszty będą wyższe niż przychody z tytułu sprzedaży wody i kanalizacji. Z pewnością spółka w przyszłym roku pójdzie w straty. Czy jeden rok w stratach wytrzyma? Może, zobaczymy, ale to może oznaczać, że spółka nie będzie w stanie gotowości do przy awariach, szczególnie jeśli awariach w zimie, do szybkiego i pełnego zabezpieczenia tej wody przy na przykład brakach sprzętu, wyposażenia tego typu jak silniki, pompy, różne zawory i tak dalej. To trzeba mieć na wyposażeniu, a nie zlecać dopiero wtedy, kiedy się coś zepsuje, bo nie mamy środków finansowych, żeby na magazynach tego typu zabezpieczenie materiałowe było. Nie mówię już o tym kosztownym sprzęcie, który po prostu jest niezbędny, żeby poradzić sobie również z odbiorem i neutralizacją odpadów. Wysoka Rado, jeżeli chodzi o inne inwestycje, to byliśmy na niektórych obiektach. Mogę też dopowiedzieć, że w zasadzie już szlifujemy inwestycje dworca autobusowego. Po starym dworcu pozostaje plac, którego w tym roku no, nijak nie uda się nam już zagospodarować z uwagi na no, pogodę, która wcześniej była, deszcze, podmokły teren. W jaki sposób będziemy chcieli zagospodarować funkcjonalnie ten teren? Pewnie od wiosny, ale jeszcze w tym roku mamy podpisaną umowę, że do końca listopada wybudujemy na 21 arach parking za kwotę bez mała 300 tysięcy złotych. Nasz lokalny przedsiębiorca, jeżeli tak to się stanie, to odblokujemy trochę potrzebę miejsc parkingowych w centrum miasta, bo uważam, że wielu właścicieli sklepów, instytucji, jeżeli nie będzie w stanie zorganizować swoich miejsc parkingowych dla swoich pracowników, to wskaże takie parkingi, by nie blokować możliwości zatrzymania się nawet w centrum miasta. Dzisiaj mamy z tym wielki problem, widać to w szczególności w sytuacji, kiedy przeprowadzamy rewitalizację tego centrum, no i w sytuacji czasu zwiększonego ruchu przed pierwszym listopada. Wysoka Rado, z innych informacji chciałbym też poinformować, że różne mniejsze kwoty udaje się nam pozyskać. Też pozyskaliśmy kwotę 25 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Chcemy zakupić sprzęt dla jednostek strażackich, który byłby potrzebny w razie na przykład braku prądu, generator prądu. I na poprzedniej sesji podejmowaliśmy takie decyzje, które nam pozwolą to realizować.
No, również inne drobne kwoty, które pozyskujemy, ale też bardzo ważne, istotne, które na przykład zwiększają możliwość wyposażenia sportowego przy szkołach. Podaję to jako przykład szkoły w Małej. Też sądzę, że takie kwoty też dla nas są istotne i też ważne. I staramy się w miarę możliwości wspierać różne stowarzyszenia i inne instytucje, które przygotowują tego typu wnioski do pozyskania środków. Też chciałbym poinformować, że bardzo aktywnie współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w ramach programu Czyste Powietrze. Jesteśmy chyba w skali województwa na 168 gmin na czwartym miejscu, jeśli chodzi o zaangażowanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rzecz gminy. No i dodam, że na koniec września nasi mieszkańcy złożyli 440 wniosków przy pomocy urzędu. Zawarto do tej pory 406 umów i w ten sposób zaangażowano dotacje na rzecz naszych mieszkańców w gminie na kwotę 4 382 000 zł. To są zdobyte pieniądze, które pomagają w dociepleniu budynków, wymianie okien, wymianie pieców, więc to bardzo uważam cenna pomoc Urzędu Miejskiego dla naszych mieszkańców i wciąż apelujemy do mieszkańców, jeśli ktoś rozważa tego typu inwestycje w czyste powietrze, to proszę się kontaktować z naszymi pracownikami, pomożemy, warto zdobywać tą dotację i warto inwestować w swoje domy. Wysoka Rado, no też pragnę poinformować, że ponad 2000 naszych gospodarstw na dziś uzyskało dotację w wysokości 3000 zł do zakupu węgla. Przekazaliśmy do tej pory ponad 6,5 miliona, czyli ponad pewnie 2000 gospodarstw zakładają z razy 3. I to jest też no, cenne, że bardzo szybko nasi mieszkańcy zareagowali na taką możliwość i też pewnie tutaj w stosunku do innych gmin przodujemy z analizą tych wniosków, z podejmowaniem decyzji i zabezpieczaniem tych środków rządowych. Też chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom z Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z panią kierownik Iwaną Kozubowską. Bardzo dziękuję, bo to jest absolutnie duży wkład pracy i tym bardziej, że warunki w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej no, są trudne. Trudne są przede wszystkim dla naszych mieszkańców w tych wszystkich sprawach, w których oni przychodzą załatwiać swoje sprawy. Nie tylko jeżeli chodzi o tą pomoc i osłonowe dotacje, ale wiele innych, bo i zasiłki są one przeróżne i alimentacyjne i rodzinne i wielość innych zasiłków wymaga osobistej obecności. Niestety to jest nasza pięta achillesowa, wciąż nam brakuje środków finansowych, aby zrealizować program rozbudowy obiektów tu przy urzędzie. Mamy taki projekt i pozwolenie o tą część skrzydła, która byłaby przeznaczona dla obsługi naszych mieszkańców pod kątem szeroko rozumianej opieki społecznej, czyli to wszystko, co dzisiaj w tych ciasnych pomieszczeniach, korytarzach realizują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Chcielibyśmy, żeby to było wszystko robione już w warunkach XXI wieku. Brakuje nam tylko albo grantu europejskiego i na niego liczymy w ramach tej trzeciej perspektywy albo KPO. Jesteśmy przygotowani. Natomiast no niestety już pewnie trzeba zapomnieć o tym, że z własnych środków będziemy w stanie taką inwestycję przeprowadzić. Wysoka Rado, krótka informacja. Decyzją Wysokiej Rady na ubiegłej sesji uruchomiliśmy konkursy na pomoc taką sportową dla naszych stowarzyszeń i przekazaliśmy w ten sposób 85 tysięcy złotych. Z pewnością te środki dla siatkarzy i piłkarzy różnych klubów bardzo się przydadzą. I bardzo dziękuję Wysokiej Radzie, że zauważamy takie potrzeby, aby no po prostu zabezpieczyć tą stronę organizacyjną, techniczną, logistyczną dla naszych stowarzyszeń. Oni działają społecznie, oni oddają swój czas wolny i trud, żeby to organizować dla dzieci, dla młodzieży, a my znów staramy się zabezpieczyć te potrzeby organizacyjne i finansowe. Bardzo za to dziękuję. Wysoka Rado, nie chcę zamęczać, dlatego nie będę szczegółowo informował o informacji, którą mam przekazaną przez placówki kultury i przez naszą kolejną instytucję Centrum Sportu. No powiem tak, że przez te ostatnie dwa miesiące, przez miesiąc wrzesień, październik było wiele imprez, które pokazuje
imprez kulturalno-oświatowych, imprez literackich, imprez sportowych, które pokazuje, że to życie nasze rekreacyjne, sportowe, rozwijanie zainteresowań młodzieży jest bardzo aktywne i bardzo bogate. Byliśmy przed chwilą z Prezydium Rady, również z panem przewodniczącym Komisji Porządku i Zdrowia w szkole numer 1 na takiej pięknej uroczystości, gdzie w ramach jubileuszu 660-lecia nadania praw miejskich opublikowano, czy też zaprezentowano dwie publikacje literackie, które informują o historii, prawda, i tradycji naszego miasta i gminy w tym kontekście 660 lat. A współautorem jednej z tych publikacji literackich jest nasz kolega radny, pan Dariusz Mormol. Darek, gratulujemy ci. Piękna uroczystość, wspaniały przykład lekcji wychowania obywatelskiego, patriotycznego dla zgromadzonych dzieci i młodzieży. Na przykładzie tego dorobku ich nauczycieli, ich wychowawców, ale też i współpracujących różnych instytucji pomocnych w tym, żeby wydać taką publikację, w tym i również gmina. Też za to Wysokiej Radzie dziękuję, bo w ramach tych środków, które mamy na promocję, tego typu różne inicjatywy i działania wspieramy i pomagamy. I złotówka do złotówki i dzięki temu powstają różne wspaniałe dzieła. Tam też mówiłem, że to 2 miesiące, a szkoła już przygotowała 4 wybitne imprezy artystyczne, w którym miałem okazję uczestniczyć, za które podziękowałem. I tak się to dzieje w stosunku praktycznie do każdej szkoły. Każda szkoła w swoim środowisku organizuje różne ważne wydarzenia. To jest niezwykle istotne. Współpracują szkoły z naszymi domami kultury, z bibliotekami, z centrum sportu. To jest bardzo ważne. I może tak się dzieje też dzięki temu, że wszystko to jest pod jednym parasolem, który się nazywa Samorząd Miasta i Gminy Rubczyce. My jakoś to wszystko wspieramy, a przede wszystkim tworzymy dobry klimat. Popieramy, wspieramy, staramy się zauważyć zaangażowanie, trud, prawda, współpracowników, pracowników, rodziców, bo tak jest w wielu, wielu tych sytuacjach. I to jest to całe nasze życie, które składa się na to, że ktoś powie, wchodząc w dorosłość, fajnie było chodzić do szkół na terenie naszego miasta, naszej gminy, super było kończyć szkołę średnią tu w Rubczycach, bo i dobry klimat w tych wszystkich szkołach, infrastruktura sportowa, rekreacyjna, kulturalna na miarę oczekiwań. To tak jak powiedział nasz wielki przodek, ksiądz doktor Zwierz, że nasze miasto może nie jest wielkie, ale jest nasze, własne. My sami nim zarządzamy. Póki co to nasze zarządzanie jest ograniczone, no tak działa każda władza, która chce centralizować swoją władzę i kumulować, ale póki co po prostu staramy się protestować, zaprzeczać, chcemy utrzymać tą samorządność i sami decydować za własne środki o rozwoju naszej małej ojczyzny, o rozwoju naszego miasteczka, który ma wspaniałą historię, wspaniałą tradycję, 660 lat temu król Kazimierz Wielki nadał nam prawa miejskie i kazał nam te prawa miejskie jakby w testamencie utrzymać. I my to utrzymujemy. Nie wszystkim miastom, które miały wtedy czy później nadane prawa miejskie, udało się utrzymać. I wcale nie chodzi o to, aby rzeczywiście nasze miasto, jak powiedział 50 lat temu ksiądz doktor Zwierz, było wielkie. Nie będzie Rzeszowem. Nawet tego nie chcemy. Ale chcemy, żeby było czyste, schludne, sprawne, uczciwie zarządzane i przyjazne dla wszystkich naszych mieszkańców. I o to się staramy. I nawet szanowni mieszkańcy, na tej radzie, pomimo że są 2 kluby, które w przestrzeni politycznej się wspierają, ale tu zgodnie współpracują, czego wynikiem są również dzisiaj decyzje podjęte przez Wysoką Radę dotyczące najtrudniejszych spraw, jakim jest ustalenie podatków. I za to Wysoka Rado bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Zamykam ten punkt porządku obrad. Otwieram kolejny, 7 punkt porządku obrad. Wysoka Rado, informuję, że w informatorze sesji Rada otrzymała do wiadomości pisma o dotacji na zabytki oraz o jednostkach, w których może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczne. Czy w ramach tego punktu ktoś z pań lub panów radnych chce zabrać głos w sprawach różnych? W sprawach różnych, tak. Bardzo proszę, pan Andrzej Rachwał. W ramach tego punktu oczywiście. Nie, no sprawy różne. Przechodzimy do spraw różnych, tak. Sprawy różne, tak. Nie, nie, o kary nie.
Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowna rado, ja to przede wszystkim chciałbym podziękować naszym mieszkańcom. Może to jest taka sprawa, którą by się ktoś może chciał uśmiechnąć z tego, ale to jest bardzo poważna sprawa, dotyczy czystości, szczególnie w tym momencie chodzi o odpady, odchody psie. Kiedyś tam, to chyba 2 lata temu, zaczęliśmy tą akcję ustawiania koszy na odpady psie i to się bardzo przyjęło. Niektórzy się uśmiechali, kto to będzie robił, kto to będzie sprzątał. Bardzo pozytywnie zostało to przyjęte i widać, jak się chodzi po mieście, że jest w zasadzie czysto. Nawet ludzie, dzisiaj też miałem informację ze zdziwienia, widzą, że gdzieś tam nawet jak pies w krzakach zrobi, potrafi wziąć i zapakować to do torebki i rzucić do kosza. Ale jest problem następny, bo trochę tych koszy zaczyna brakować i w tym momencie mam prośbę i wniosek o to, żeby jeszcze w związku z tym, że pan burmistrz powiedział, że dostaliśmy jakieś dodatkowe pieniądze, a to nie są wielkie pieniądze, zakupić chociaż 5-6 nowych koszy i dodatkowo ustawić na pewno na ulicy Wyszyńskiego. Bo jest problem taki, że ludzie by chcieli zbierać te odchody, ale prowadząc psa w jednej ręce, w drugiej ręce jeszcze małe dziecko i trzymając za przeproszeniem to główienko, to nie ma po prostu gdzie na przestrzeni kilkuset metrów wyrzucić tego, bo nie ma ogólnych koszy, na przykład na 3 Maja czy na Wyszyńskiego nie ma w ogóle koszy. Więc jest prośba, żeby pochylić się nad tym, nie wiem, niekoniecznie, nie wiem, czy w tym roku, jak mamy pieniądze zakupić i potem nie ma w przyszłym, no to koniecznie, no to po prostu nie będę mówił, że żądam, tylko proszę serdecznie o zakup. Ustalę z panem kierownikiem może ile, gdzie, to już jest inna sprawa. Ale naprawdę dziękuję za zgodę i przede wszystkim dziękuję mieszkańcom. Bardzo dziękuję. W sprawach różnych pan radny Stanisław Marciu. Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Genia Ciosek. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu. Najpierw chciałam podziękować kierownikowi, referatowi dróg, panu Arkowicz, za szybką reakcję, zamontowanie lustra przy drodze Polny Gościniec na zjazd na szkołę. Ponieważ u nas jest teraz remont mostu przy drodze powiatowej, i lustro to bardzo się przydało, jest dużo mniej teraz tam kolizji. I szybko to zareagowali, po prostu w ciągu 2 dni od zgłoszenia zostało to lustro zamontowane. Bardzo dziękuję. I mam jeszcze takie pytanie, panie burmistrzu, na jakim etapie jest projektowanie modernizacji drogi Kolawa? Ponieważ jest ta nasza droga, tak zwana Kolawa, jest jakby obwodnicą Niedźwiady. Gdyby się tak co, nie daj Boże, stało na tej naszej głównej drodze, no to wszystkie pojazdy będą tam jechały, a jest ona w tej chwili w bardzo złym stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Czy pan burmistrz się odniesie? Panie przewodniczący, wysoka rado, to w zasadzie króciutejko, bo jeżeli chodzi o boisko na granicach, pan przewodniczący Stanisław Marcz pytał o lampy, czy 2, czy 1, czy jest możliwość, to zobaczymy, bo no, zawsze jest problem z przewodami. Żeby one świeciły tak, że energię pozyskują bezprzewodowo, to byłoby super, ale póki co jeszcze nie wymyślono takiej technologii i te przewody i te słupy stanowią zawsze problem. No, zobaczymy.
No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tam bardzo dużo dzieciaków wieczorami gra. Tu burmistrz Marek mi podpowiada, że rzeczywiście wieczorami widzi, że tam dużo gra i już na obrazkach nie widać, bo ciemno. Więc zobaczymy, ale przyznaję, żeśmy podjęli decyzję, wydaliśmy kilka tysięcy złotych, żeby tam monitoring zaprowadzić. I to nas też kosztowało, bo przy okazji wymiana serwera chyba w przedszkolu. I to już jest takie zabezpieczenie, że każdy, kto by tam chciał z innej miejscowości przyjechać na tym boisku, sobie kółeczko motocyklem zrobić i przypalić trochę oponkę, no to my to będziemy widzieli na kamerkach i policja powinna mieć dowód. Więc dla bezpieczeństwa. Pani Gieniu, jeżeli chodzi o Kolawę, mówi pani, że to jest taka obwodnica Niedźwiady. Teraz macie budowę mostu, no dobrze, bardzo dobrze, macie objazd przez Małą, no to jest prawdziwa obwodnica. Tak starosta wam wyznaczył objazd, to trzeba słuchać, trzeba słuchać. Natomiast jeżeli chodzi o Kolawę, to wiem, że Wysoka Rada podjęła decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na ten projekt i rozumiem, że kierownik Arek Bęben pilnuje projektanta, żeby tam wartko projektował. Pytanie tylko, czy będzie później łatwo się dogadać z mieszkańcami, bo być może w niektórych miejscach trzeba będzie pół metra jakoś pozyskać i to zawsze jest wielki problem, bo nie jest sam, prawda, projekt techniczny i odprowadzenie wód, tylko sprawa zawsze granic. Mam nadzieję, że to się uda, i że w przyszłym roku będziemy mieli projekt techniczny po to, żeby można było też tym projektem, poprzez ten projekt szukać środków finansowych. No wszyscy czekamy na środki również i te europejskie i rządowe na drogi. Póki co rządowe oczywiście są i my te środki otrzymujemy. Przykładem są te dwie inwestycje drogowe, o których mówiłem. Tyle tylko, że my mamy prawo jako gmina złożyć jeden lub dwa wnioski i zwykle dostajemy albo na jeden, albo na żaden. Ale dróg mamy 200 i z tych 200 dróg przynajmniej 50 już pilnie wymaga renowacji albo przebudowy, a nie możemy złożyć wniosku w jednym roku nawet na 10. Do tego potrzebne są środki własne albo możliwość złożenia wniosków rozproszonych, czyli na różne działki i póki co z tym mamy większy problem. Także będziemy monitorować, pani Gieniu, ten projekt. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wysoka Rado, dziękuję wszystkim za udział w sesji, dziękuję radnym, dziękuję panu burmistrzowi wraz z kierownictwem gminy. Wysoka Rado, zamykam 54. sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.